To Wałęsa. Nie wiecie, że jaka to osoba, jak to? Chyba to mnie zastanawiasz. Ale sam jestem. Ale to jest loża zasłużonych.
Szanowni Państwo radni, wszyscy zebrani goście, drodzy mieszkańcy Gliwic i Górnego Śląska. Bardzo dziękuję za liczne przybycie zarówno zwolenników, jak i tych, którzy mają w paru kwestiach odmienne niż ja zdanie na temat tego, jak powinny być prowadzone polskie sprawy. Szanowni Państwo, jedną rzecz chciałbym bardzo mocno podkreślić i mówiłem to już dzisiaj na spotkaniu z Państwa przedstawicielami, z Panem Prezydentem, z radnymi miejskimi. Szanowni Państwo, przybywam do Gliwic jako kolejny prezydent Rzeczypospolitej po to, żeby pogratulować Państwu, po to, żeby powiedzieć: robicie tutaj dobrą robotę. To miasto, niezwykle ważne miasto Górnego Śląska, które, co chcę z całą mocą podkreślić, zawsze było miastem pełnym inteligencji. Zawsze było miastem mądrych i gospodarnych ludzi. Od początku lat 90. mimo wszystkich trudów, mimo wielu przeszkód, także tych, można powiedzieć, dziejowych, które odziedziczyło po czasach komunizmu, niedostatków infrastruktury, ciężkiego przemysłu, który wtedy upadał, zdołało się wydobyć dzięki mądremu, oddanemu zarządzaniu, dzięki ludziom, którzy pracowali ciężko dla swojej wspólnoty lokalnej. A byli to ludzie i są, którzy przybyli z różnych stron. Bo przecież, kiedy sięgniemy do historii, kiedy przypomnimy sobie 1921 rok, to wszyscy wiemy o tym, że plebiscyt ówczesny został tutaj, w Gliwicach, w tej części Śląska przegrany. Że zwyciężyły Niemcy i że wtedy doszło do wielkiego zrywu polskich Ślązaków, a mianowicie do trzeciego powstania śląskiego. Bo na wezwanie Korfantego to właśnie Polacy z Gliwic, między innymi z tej części Śląska, stanęli do walki po to, żeby tutaj była Polska. Moją dzisiejszą wizytę tutaj zacząłem od pochylenia się nad grobem. Nad grobem powstańców, Gliwiczan, którzy w latach 1919-1921 zginęli tutaj, żeby ta ziemia była w Polsce. Ona się w Polsce znalazła, ale dopiero po II wojnie światowej. I znalazła się i jej odbudowa także była dziełem tych, którzy tutaj przyjechali. A przyjechali z okolic Stanisławowa, przyjechali z okolic Lwowa, przyjechali z Kresów, przyjechali także z okolic Wilna. Po to, by tutaj zacząć swoje nowe życie. I tak jak pan prezydent dzisiaj do mnie powiedział, Gliwice zawsze były takim tyglem, ale jednocześnie były miastem niepokornym. Bo to tutaj narodziło się wielu ludzi Solidarności. To tutaj zebrała się inteligencja Politechniki Lwowskiej, tworząc Politechnikę Gliwicką. To tutaj cały czas tępił ruch niepodległościowy, suwerennościowy. To dlatego właśnie komuniści Gliwic nie lubili. Ale ta siła, która tkwiła w Gliwicach, która tkwiła w państwie, ona w latach 90. już w uwalniającej się Polsce ujawniła się w pełni, gdy odtworzył się samorząd, gdy przynajmniej tą część spraw publicznych będącą najbliżej obywatela mogliście tutaj wziąć swoje ręce. I to, że dzisiaj Gliwice są tak dobrze rozwinięte, to, że dzisiaj należą do najzamożniejszych miast w Polsce, to, że jak ja dzisiaj powiedziałem, robią niezwykłe wrażenie tym, że są miastem tak przyjaznym ludziom, to właśnie ukłon w kierunku lokalnych władz. I za to ogromnie dziękuję. I kiedy patrzę na to, jako prezydent Rzeczypospolitej, to mówię: potrzebujemy jeszcze lepszej konstytucji w naszym państwie, tak, by dawała jeszcze większe szanse rozwoju. By dawała możliwość jak najlepszego rozwoju właśnie wspólnotom lokalnym, także samorządom. By także dla samorządu
stwarzała jeszcze większe gwarancje niż to jest dzisiaj. Tak, żeby w naszym kraju rzeczywiście istniała równowaga władz, a nie sędziokracja, tylko prawdziwa demokracja, taka jak powinna być. Szanowni Państwo, Polska ma dzisiaj wiele rozwojowych szans. Polska ma dzisiaj świetną sytuację gospodarczą, właśnie dlatego, że jest dobrze zarządzana. Że wreszcie zaczyna być tak dobrze zarządzana, jak od lat dobrze zarządzane są Gliwice. To właśnie umożliwiło Gliwicom wiele sukcesów inwestycyjnych, takich jak wreszcie dokończona trasa średnicowa. Tak jak wreszcie dokończona w tej chwili, jak mówił mi pan prezydent, wielka hala widowiskowo-sportowa, która da Gliwicom nowe szanse. Nowe szanse rozwoju także jako miejsca jeszcze większego rozwoju kultury, miejsca jeszcze większego rozwoju rozrywki i oczywiście tego, co tu na Śląsku zawsze było niezwykle ważne. Także i sportu. Gratuluję tej pięknej inwestycji, bo jako człowiek pochodzący z Krakowa wiem, jak wiele taka hala widowiskowo-sportowa uczyniła dla mojego miasta, dla mojego rodzinnego Krakowa. Jak wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych może się tam odbywać. Wierzę w to głęboko, że wkrótce doświadczycie tego także i tutaj w Gliwicach. Ale jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy miasta, jeżeli chodzi o rozwój Rzeczypospolitej, to jednego wam chciałem pogratulować i władzom miejskim z całą mocą. A mianowicie Centrum Nowe Gliwice. Centrum nowego, innowacyjnej gospodarki, gdzie firmy, które działają właśnie w tych najnowocześniejszych branżach, rozpoczęły i realizują swoją działalność wspierane przez władze miasta. Dziękuję za to z całego serca, bo właśnie głęboko w to wierzę, że jeżeli mamy stworzyć u nas, w naszym kraju, nowoczesną gospodarkę, to musi być ona tworzona właśnie poprzez stwarzanie szansy tu u nas w kraju młodym ludziom, żeby zakładali startupy, żeby realizowali się właśnie w innowacyjnej gospodarce tutaj u nas na miejscu. Szanowni Państwo, chciałem wam z całego serca pogratulować. Chciałem wam pogratulować i chciałem wam obiecać, że będę nadal współdziałał z polskim rządem w realizacji tego, co kiedyś nazwaliśmy dobrą zmianą, a co stwarza wielkie szanse rozwojowe dzisiaj dla wielu regionów w naszym kraju, o których przez lata zapomniano. Gliwice dobrze sobie radziły, właśnie dzięki temu, że miały silnych, mocnych, mądrych ludzi. Takie myślenie typowe dla Śląska, twarde. Praca, wysiłek, pokonanie trudności. Ale nie wszędzie w kraju się to udało. Dzisiaj wiele obszarów polskiego państwa wymaga wsparcia. Głęboko w to wierzę, że to wsparcie będzie nadal realizowane. Że ono będzie wspierane, to wsparcie zarówno dla całych regionów naszego kraju, jak i nadal wsparcie dla polskich rodzin. Wsparcie dla rodzin, które jest realizowane i wiem o tym, że także tutaj w Gliwicach odczuwalne. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie na to spotkanie. Bardzo dziękuję wszystkim, zarówno tym, co klaskali, jak i tym, co klaskali. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę Państwa odwiedzić. Mam nadzieję, że będą przyjęli do nas. Właśnie w Gliwicach, na Placu Krakowskim, w naszym mieście, zapraszamy bardzo serdecznie na spotkanie z mieszkańcami. To tyle. Thank you.
kartkę? Przejdźcie, kochani, przejdźcie.
Jeszcze ostatni moment, uwaga. Dajcie 500 zł. Nie, nie, nie.